Bez tajemnic, podcast, sezon czwarty Dymitr Błaszczyk. Zapraszam. Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj spotykamy się, aby podsumować sobie sezon czwarty podcastu bez tajemnic i na wstępie oczywiście serdeczne podziękowania, bo ten sezon uważam, że był absolutnie wyjątkowy. Z każdym następnym, który pojawia się na kanale, mam wrażenie, że podnosimy poprzeczkę, a to bardzo dobrze, bo zawsze lepszy jest progres, aniżeli regres. Przychodzę dzisiaj do Was z. Kilkoma ciekawymi informacjami. Te dane, które udało mi się pozyskać, są naprawdę bardzo interesujące, więc bez zanudzania. Po pierwsze, sezon czwarty podcastu bez tajemnic wygenerował na chwilę obecną, a dzisiaj jest 8 lipca, tak. 2 315 tysięcy wyświetleń. Odcinku, które pojawiły się na kanale, jest 30 Osiem. Więc łatwo policzyć, to nawet dla mnie przychodzi mi to w miarę łatwo, chociaż wiecie, jak ja to z tą matematyką. <grytania> 60 tysięcy wyświetleń przypada na jeden odcinek. Jest to wartość absolutnie rekordowa. Po pierwsze, to dlatego, że na tyle aż odcinków utrzymaliśmy tendencję, która jest naprawdę uważam, że jak na takie treści, naprawdę bardzo, bardzo wysokim wynikiem. No i teraz. Co mnie bardzo, ale bardzo cieszy, to wreszcie większa liczba kobiet, a zatem też większy procent kobiet. I ten procent też przypadł na ten sezon rekordowy, bo mamy aż 42% kobiet ogólnego udziału. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo powiem wam, że się trochę martwiłem tym, jaki był nabór, jacy byli zgłoszeni goście, bo myślałem, że ten sezon będzie bardzo, bardzo męski. A koniec końców nadgoniliśmy i to ładnie, a zatem 42% kobiet, 58% mężczyzn. Cieszę się z tego niezmiernie. Mam nadzieję, że w piątce będzie jeszcze to wyśrubowane, bo celujemy mniej więcej w połowę. No, i teraz to, co chyba Was najbardziej interesuje, a także no mnie, nie będę ukrywał, które odcinki były najbardziej klikalne, najbardziej wyświetleniowe. Przede wszystkim dwa odcinki. Najlepszym odcinkiem pod kątem wyświetleń czwartego sezonu został Noce w więzieniu. Później. Pani ginekolog. I tutaj różnica jest na poziomie 3000 wyświetleń, bo tu pierwszy ma 324, drugi ma 321. No i ostatni odcinek, czyli top 3, trzecie miejsce to aktorka filmów dla dorosłych. 150 tysięcy wyświetleń. Ale oczywiście to są tylko. Liczby. Teraz pomówimy o tym, który odcinek Wam się najbardziej podobał, czyli najbardziej lubiany podcast. Muszę aż spojrzeć, bo nie dowierzam. Najbardziej lubianym podcastem był odcinek, który opowiadał o Stomi i on ma aż, uważajcie, 99,1% pozytywnych ocen. To naprawdę jest wynik, który już dawno, ale to dawno nie widziałem. Mniej więcej wszystkie odcinki. Oscylują w granicach 97,2-98,6. To jest w tych granicach, zazwyczaj gdzieś się łapiemy, bliżej tej liczby 98 z hakiem procent. Natomiast powyżej 99 rzadko się to zdarza. Bardzo się cieszę, że jeszcze przy tak ważnym temacie. A najmniej lubiany podcast, który osiągnął 92%, bo też nie mówimy o samych sukcesach, chociaż 92% nie uważam, że to jest zły wynik. Natomiast ten odcinek, jakim były fermy zwierząt, i ten odcinek opowiadał o tym właśnie jak. a zresztą nie będę Wam mówił, musicie sobie sami zobaczyć, tytuł to fermy zwierząt, natomiast miniaturka Ubojnie zwierząt, ten odcinek ma 92% ocen pozytywnych. Najbardziej kontrowersyjna rozmowa sezonu czwartego to no zdecydowanie jedna i tutaj myślę, że nikogo nie zaskoczę dla tych, którzy oglądali, to raczej to wiedzą. Lek na raka, czyli pani Ewa, która zajmuje się ziołolecznictwem, zdecydowanie statuetka wędruje do tego podcastu. Najwięcej polubień. No Jeden podcast bardzo mocno się wybił, przekroczył barierę 6 tysięcy łapek w górę i jest to podcast z panią ginekolog Kariną. Później najwięcej niepolubień, czyli łapek w dół. No i tutaj mamy podcast, który jest najchętniej klikany, ale zatem też może być najmniej lubiany, w sensie, że najwięcej łapek w dół wrzuciliście, czyli noce w więzieniu 282 łapki. W dół. Teraz moje top trzy rozmowy subiektywne. Do każdego gościa podchodzę w sposób indywidualny. Z każdym gościem bardzo miło spędziłem czas i to były naprawdę świetne rozmowy i oczywiście doświadczenia. Ale gdybym miał powiedzieć, no bo zawsze gdzieś w głowie przecież jest, która rozmowa, który tekst, które spotkanie jest najlepsze, to określiłbym to tak. Top 3. Numer 3 Egzekwo. Mroczne podróże oraz noce w więzieniu. Myślę, że te dwie rozmowy są zupełnie od siebie różne, ale no bardzo mi się podobały. Przede wszystkim przez to, jak moi goście opowiadali o swoim życiu, o swoich historiach, więc to jest numer 3. Numer 2 I myślę, że tutaj może być lekkie zaskoczenie. E, jeden z świeższych odcinków. Bezdomni więźniowie. Czyli przedostatni odcinek czwartego sezonu. No i numer jeden, coś co powtarzałem w zasadzie od tylko jak zamknęły się drzwi po tym podcaście. Wiedziałem, że to będzie na 100% w, na podium w trójce, ale jednak chyba dam tę rozmowę na miejscu numer jeden, czyli rozmowa z panią ginekolog. To uważam, że jest chyba najlepsza rozmowa czwartego sezonu. Na pewno jest w top 5 albo i nawet w top 3 na chyba bardziej w top 3 rozmów na kanale. Oczywiście były też podcasty, które no, bardzo miło zapamiętałem jak, jak chociażby z lektorem głos Google'a. to jest rozmowa, którą też bardzo miło wspominam. Wszystkie rozmowy na około medyczne. Ten temat jest mi bardzo bliski. I wszystkie rozmowy takie doświadczeniowe. Ogólnie nie było w tym sezonie, bo w poprzednim, nie wiem czy pamiętacie, mówiłem wam, że trochę gdzieś mi uciekło, trochę gdzieś mi mm, jednak ta warstwa emocjonalna przykryła trochę warstwę merytoryczną, i z niektórych rozmów nie byłem tak bardzo zadowolony. Natomiast w czwartym sezonie jestem super, ale to super ukontentowany. No i teraz jeszcze jedna rzecz. Zaczynamy, moi drodzy, sezon piąty i ten sezon, mam nadzieję, że będzie tak samo dobry jak czwórka. Oczywiście nie spoczywamy na laurach, wręcz przeciwnie, idziemy dalej. Zajdą pewne minimalne zmiany. No i teraz do Was pytanie. Decyzja raczej już została podjęta, ale może, jeżeli wyrazicie nie wiadomo jakie, jakie zależności albo Jaki wskaźnik będzie w drugą stronę, no to to zmienimy. Po pierwsze, czy chcielibyście, aby w piątym sezonie rozmowy rozpoczynały się mm, taką, żeby, żebyście mnie dobrze zrozumieli, żebym nie musiał żadnym screenem, ani żadną opowiastką większą o tym mówić, żeby były najciekawsze momenty, żeby się pojawiły na początku, później mamy czołówkę i wchodzi podcast. To jest moje pierwsze pytanie, czy takie rozwiązanie wam się... Podoba. Drugie, zmienią się delikatnie miniatury. Odejdziemy od tego paska na samym środku. Będą to miniatury bardziej nastawione na napis, oraz większa będzie też twarz gościa. Więc to jest ta zmiana. No, oczywiście, kolorystyka również się zmienia. Idziemy teraz w kolor pomarańczowy. No i jeszcze jedno pytanie, już wieńczące to podsumowanie. Bo już to zajawiałem moim gościom. Chciałbym, moi drodzy, stworzyć sezon bonusowy z osobami, które wygenerowały najwięcej waszego odbioru. Czyli, jeżeli dobrze pamiętacie, za każdym razem mówię tę znamienną frazę, a mianowicie, jeżeli chcielibyście, aby podcast odbył się ponownie, czyli jeżeli miałoby dojść do naszego ponownego spotkania, to dajcie znać. No, i teraz marzy mi się, aby to był podcast, właśnie taki cały sezon podcastów bonusowych, jeszcze raz z tym samym gościem. Nie wiem, kiedy to nastąpi, bo to jednak będzie logistycznie trochę trudne, ale jeżeli chcielibyście, to dajcie też znać. No i myślę, że chyba to mamy. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Naprawdę te podcasty są dla mnie świetną drogą rozwoju. Oczywiście przyjmuję każdą krytykę, która wędruje od Was bezpośrednio do mnie. Wszystkie komentarze naturalnie czytam. Cieszę się niebywale z tego, że tak żywiołowo komentujecie, że tak... Pięknie rośnie nam demografia tego kanału. Oczywiście, nie deprecjonując osób, które mają młodszy wiek. Niemniej jednak, cieszę się, że docieramy do szerszej grupy odbiorców i cieszę się bardzo, że ten podcast jest tak chętnie słuchany. Na koniec są jeszcze shortsy, które też wygenerowały bardzo dobre wyniki, ale dzisiaj skupiliśmy się oczywiście na sezonie czwartym, a nie na shortsach. Szanowni Państwo, tytułem końca. Dziękuję przeokrutnie mocno, jeżeli to słowo tutaj pasuje. Zobaczmy się w piątym sezonie. No i tak jak zawsze, życzę Wam absolutnie wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątce, bo ona już w niedzielę startuje. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w każdą środę i niedzielę o 18.00 i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.